jest też tutaj odnośnik do wydarzenia telewizyjnego, jakim jest Australian Open. No akurat jesteśmy w tym czasie. Kiedy rozmawiamy, trwa Australian Open. Grała również nasza zawodniczka. No muszę się dowiedzieć, czy pan jest kibicem tenisowym, czy pan jest kibicem w ogóle sportu? To znaczy jest urodę damską. Jestem kibicem wszystkożernym, to znaczy parę dyscyplin jest wyłączonych. Z mojego zainteresowania nie oglądam boksu, nie oglądam MMA, KSW, znaczy właściwie sportu walki, tam gdzie albo leje się prawdziwa krew, albo jest to wszystko udawane. Nie oglądam Formuły 1 od momentu, kiedy przestał jeździć w niej Kubica i właściwie to tak sobie myślę, że chociaż wydaje mi się, że jestem... No nie mogę się posądzać o nacjonalizm i szowinizm. Bardzo mi się podobało od dzieciństwa niemal powiedzenie, że najmniej podejrzany rodzaj patriotyzmu to patriotyzm lokalny i do miłości do swoich Puław się przyznawałem zawsze i przyznaję dalej. No to jednak interesować się tylko czymś, tylko dlatego, że nasi w tym biorą udział, to może jestem jednak mniej. Ale rozumiem, wyemancypowany emocjonalnie niż mi się wydaje. W tenisie chyba nie tylko fakt, że to nasza rodaczka gra, ogólnie to znaczy piękna dyscyplina chyba, tak? W tenisach kiedyś sam grywałem. I bardzo ten sport lubię, to tak automatycznie na kibicowanie się nie przekłada, bo grałem w koszykówkę, a koszykówkę średnio lubię oglądać w telewizji. Ale dużo no wierszy... i dzisiaj w nocy też mi się zdarzyło obudzić koło trzeciej. Początek meczu Szarapowej obejrzałem. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Też jest... o te dwa poematy zresztą się bałem, bo... Pomysł mi przyszedł na nie rzeczywiście w szpitalu. Nawiasem mówiąc, przepraszam, przerwę. Pilnie czytałem te szpitalne, dlatego że zdaje się, przechodziliśmy podobne etapy pewnej kuracji. No i ponieważ... W tym samym szpitalu. W tym samym. To chyba miałem szczęście, że trafiłem na Spartańską, że to mi się przydarzyło akurat w Warszawie w pracy. Mm-hmm. A nie w domu w nocy. I no zostawiłem papierosy. To mówię nie bardzo, sam wierzę w to, co mówię i nie bardzo wierzę w to, że to poszło tak łatwo. Jak ktoś mówi, że podziwia siłę charakteru, to mnie się na śmiech zbiera i tak sobie myślę, a może to właśnie słabość charakteru. Zacytuję tu pańskie spostrzeżenie z wiersza. Czy było panu z tym trudno, czy ciężko? No było mi bardzo łatwo i bardzo lekko. Była jedna rzecz tylko, że popadłem we wtórny analfabetyzm. Jeśli chodzi o pisanie, bo te dwie czynności właściwie były tak ze sobą splecione, że... No przez 9 miesięcy właściwie niczego nie napisałem swojego. Tam gdzieś po pół roku coś próbowałem przekładać. No a potem te 9 miesięcy minęło i jak ręką odjął i się okazało, że te pomysły na poematy jakoś przetrwały i się nie zmarnowały. Wtórny poród, można powiedzieć. Tak. Jednym z tematów powtarzających się jest zawał. I znamy przykłady literatury zawałowej, jeśli można to tak nazwać. Między innymi świetnie pisał Miron Białoszewski. Tak, znakomicie. I zastanawiałam się, czy sensem takiego pisania jest bardziej taka terapia, czy chęć po prostu przekazania jakiejś dla nas informacji, jak to tam jest? No paradoksalnie,
powiedziałbym, że piszę wiersze o tym, co mnie samego ciekawi. I wydaje mi się, że ta przygoda z zawałem była bardzo ciekawa. Może odrobina próba takiego nabrania dystansu, żeby z tego psychicznie wyleźć samemu, ale właściwie psychicznie to mnie to nie pogrążyło, bo to naprawdę od pierwszego momentu udało mi się przyjąć postawę obserwatora i to właściwie inni się bardziej przejmowali chyba niż ja. Dlaczego postanowił pan poświęcić wiersz temu, co się dzieje teraz na Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy? Wydawałoby się, że to taki bieżący temat informacyjny właśnie. Znaczy to jest właściwie temat na taki godzinny monolog. Nie ma na to żadnych szans, więc tak pokrótce. Dość nieoczekiwanie literatura ukraińska stała się dla mnie bardzo ważną i literaturą, i ważna tak osobiście. Kiedyś nie miałem ją za psi ogon, zacząłem tę przygodę przez zupełny przypadek, myślałem, że to będzie jednorazowe i w którymś momencie przyśniło mi się to, o czym jest mowa w wierszu. I rzeczywiście nawet w redakcji, na którymś kanale była ta priama translacja z Placu Niepodległości i się pojawiło to pytanie sonda, czy przyjąłbyś uchodźcę z Ukrainy pod swój dach. I nie było, to znaczy i to właściwie był taki impuls, że ten wiersz mi się zaczął pisać. Czyli to nie jest tak, że poezja musi zająć stanowisko, tylko że może zająć. Tak mi się wydaje, to znaczy musi, to poezja nic nie musi, bo gdyby poezja coś musiała albo nie byłaby poeta poezją. Coś musiał, to nie warto by się było tym zajmować. To znaczy naprawdę uważam, że w tym współczesnym świecie to jest taka jedyna dziedzina, która zapewnia luksus wolności. Mogę, nie muszę.